Niech imię naszego Pana Jezusa Chrystusa będzie wywyższone. Wiem, że do tej pory to czynimy i niech poprzez tą usługę także imię Jego będzie uwielbione. Mam nadzieję, wyrażam taką wiarę, że już ostatni raz usługuję z pomocnikami, które musiałem tutaj zabrać ze sobą do góry, ale to był dobry czas dla mnie odpoczynku, rozmyślań, wielu Bożych słów. Nie życzę temu nikomu oczywiście, ale był to dla mnie dobry czas. W każdym razie będziemy chcieli przejść do Bożego Słowa, to jest będziemy czytać z listu Filipian. Przeczytamy go najpierw według przekładu Biblii Warszawskiej, ja będę później korzystał z ewangelicznego przekładu. Bądźcie naśladowcami moimi, bracia, i patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. Wielu bowiem z tych, o których często wam mówiłem, a teraz także z płaczem mówię, postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego. Końcem ich jest zatracenie, Bogiem ich jest brzuch, a chwałą to, co jest ich hańbą. Myślą bowiem o rzeczach ziemskich. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. I pozwólcie, że przeczytam to z przekładu ewangelicznego, z którego będę korzystał. Bracia, bądźcie moimi naśladowcami, wszyscy razem wzięci. Bierzcie przykład z osób postępujących według wzoru, który widzicie w nas. Zachowanie wielu przywodzi bowiem na myśl wrogów krzyża Chrystusowego. Często wam o nich wspominałem. Teraz też mówię ze łzami. Ich końcem zguba, ich Bogiem brzuch, a ich chwałą własne pohańbienie, gdyż zawładnęło nimi to, co ziemskie. Tymczasem nasza ojczyzna jest w niebie. Stamtąd oczekujemy Zbawcy, Pana Jezusa Chrystusa. On przekształci nasze upadłe ciała, nada im postać taką, jaką ma Jego ciało w chwale. Uczyni to też tą mocą, którą również wszystko inne może sobie poddać. A więc tak brzmi przekład ewangeliczny. Bracia i siostry, zadam może dwa pytania nam, którzy tu jesteśmy, aby nam pomóc wejść w tą usługę, w to rozważanie. Zastanówmy się przez chwilkę, gdyby była taka możliwość, to jest zupełnie fikcyjne, co powiem, bo takiej możliwości nie ma, ale gdyby istniała taka możliwość, że oto na naszym kalendarzu, na który każdego razu spoglądamy, pojawiłaby się data przyjścia Pańskiego i bylibyśmy pewni, ponieważ wszem i wobec byłoby to ogłoszone i tak by w istocie było, co byśmy wtedy czynili, jak byśmy żyli, jak funkcjonowali. Ja wiem, co ja bym robił. Moje oczy patrzałyby z blaskiem na tą datę. Każdy poprzedni dzień byłby nasycony tą jedną datą. Wszystkie inne dni stałyby jakby w cieniu tego jednego pięknego dnia, do którego do którego dzięki temu kalendarzowi jakby zmierzam. No więc patrzyłbym, może nawet odkreślał te dni, czekając na ten jeden dzień. To jest oczywiście fikcja, bo Biblia mówi wyraźnie, że wiedzieć nie możemy, ale wierzyć możemy. Ale wiara jest dla nas pewnością. Wiara powinna być taką samą siłą w życiu chrześcijanina, co wiedza. Wiara powinna nas napędzać, abyśmy z blaskiem w oczach mogli spoglądać w przyszłość na ten jeden dzień, o którym nie wiemy kiedy, ale stanie się. Pewien kaznodzieja, bardzo znany, mówi tak. Jak byś wówczas funkcjonował, gdybyś wiedział, że pojutrze, załóżmy, przyjdzie Pan? Czy nie wziąłbyś dzień wcześniej urlopu? Nie obchodziłbyś wszystkich sąsiadów, okolice, nawoływając do tego, że Pan przychodzi? Czy nie wejrzałbyś w swoje życie tego jednego dnia? Nie sprawdziłbyś swojego wnętrza, czy aby na pewno wszystko się zgadza w twoim chrześcijaństwie wobec tego, co ma nastać? Czy nie podjąłbyś wyzwania, poświęcenia, żeby jeszcze oczyścić to, co nie jest czyste? Z tą jedną myślą, że przecież Pan przychodzi?
I wówczas ten kaznodzieja powiedział, dlaczego w ten ostatni dzień chciałbyś być innym człowiekiem niż do tej pory byłeś? To jest ciekawa myśl, ponieważ to powinno postawić nas w takim miejscu pod ścianą. Dlatego tą usługę zatytułowałem Życie w przededniu przyjścia Pańskiego. Biblia mówi bardzo wyraźnie i bardzo wiele na temat życia w przededniu przyjścia Pańskiego. Nie mówię, że dzisiaj jest niedziela, a jutro Pan przyjdzie. Nie, tego nie mówię. Ale uważam, że żyjemy w czasach, o czym bardzo, bardzo wyraźnie mówię w ostatnich czasach, w których danym jest usługiwać, że żyjemy jakby w przededniu. Na tym Bożym zegarze już dawno jest jakby za 5:12 albo nawet za minutę. Tyle przykładów już podawałem i wierzę, że każdy z nas to czuje wewnętrznie. Że żyjemy jakby w przededniu przyjścia Pańskiego. Biblia o narodzeniu Pana Jezusa mówi około 300 razy. A o ponownym przyjściu Pana Jezusa, powtórnym przyjściu, mówi 8 razy więcej. Zauważmy, jak bardzo jest to akcentowane w Biblii. A więc myślę, że jest to istotne, abyśmy my, pokolenie ostatnich czasów, zwracali szczególną uwagę na to, co Pan Bóg mówi do nas. Jak żyć, jak postępować, na co zwracać uwagę, czym się kierować, aby z podniesionym czołem przywitać naszego Zbawiciela, Pana Jezusa. Nie z lękiem i ze strachem, nie z niewiedzą tego, co nas czeka, ale z podniesionym czołem, bo to, jak powiada Biblia, nadchodzi wybawienie wasze. Któż się nie cieszy i któż by nie radował się, gdyby jego wybawienie nadchodziło? To powinno być nasze serce bardzo konkretnie do tego ustosunkowane. A więc zechciemy właśnie na tym krótkim fragmencie, ponieważ wyraźnie widzę to, jak Biblia zaznacza nam w liście do Filipian w 3 rozdziale od 17 do 21 wiersza te właśnie kilka podstawowych myśli. Jak żyć, jak nie żyć i dlaczego mamy zwrócić na to uwagę w ostatnich wersetach, ponieważ On przychodzi, ponieważ oczekujemy. A więc zechciejmy zwrócić uwagę na to, co Biblia mówi w tym wierszu. A więc jak żyć, jak postępować? Ten fragment z pewnością mówi więcej o tym, jak nie postępować, niż postępować. To już pewnie zauważyliśmy. Ale to całe nasze postępowanie określone jest tu jakby jednym wyrazem. Czytamy, bądźcie moimi naśladowcami. Albo postępujcie tak, aby to się zgadzało ze wzorem. Tak jest tutaj napisane. O jakim wzorze mówi apostoł Paweł w przededniu przyjścia Pańskiego? Czym charakteryzuje się ten wzór chrześcijańskiego życia w przededniu przyjścia Pańskiego? Myślę, że każdy z nas wie, że nie chodzi tu o to, abyśmy apostoła Pawła naśladowali w tym, aby być apostołami. Myślę, że apostoł Paweł doskonale wiedział, że nie wszyscy powołani są do życia, jakie on prowadził. Misyjnego życia, pełnego zakładania zborów, pełnego nawet wielkich cudów. Nie o wszystkich Biblia mówi, że będą cudotwórcami czy misjonarzami. Ale apostoł Paweł, mówiąc wszyscy razem wzięci, bądźcie moimi naśladowcami, myślę wyraźnie, to czuję i rozumiem z tego fragmentu, że mówi o wzorze, który rozpoczął w 3 rozdziale, na początku 3 rozdziału. Gdyż nie można tego 17 wersetu wziąć tak jakby bez kontekstu. Mówi, bądźcie, bracia, bądźcie moimi naśladowcami. Mówi jakby w odniesieniu do tego, o czym powiedział wcześniej. A o czym mówił wcześniej, przeczytajmy od 3 wiersza do 12. Jeśli nie będzie to jakąś przeszkodą, spróbuję przeczytać to z ewangelicznego przekładu. Mam nadzieję, że nie będzie to jak przeszkadzało nam w zrozumieniu tego fragmentu, ponieważ wielu z nas używa Biblii Warszawskiej. To my bowiem należymy do obrzezanych. My, którzy czcimy Boga w duchu, szczycimy się Chrystusem Jezusem i nie liczymy na korzyści związane z pochodzeniem lub osiągnięciami.
A przecież ja na pewno mógłbym na nie liczyć. Jeśli ktoś sądzi, że może to czynić, to tym bardziej ja, obrzezany ósmego dnia z rodu Izraela, z plemienia Benjamina, Hebrajczyk od pokoleń, w stosunku do prawa faryzeusz, w kwestii gorliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości, jeśli mierzyć ją normą prawa, człowiek bez zarzutu. A jednak cokolwiek mogło mi nieść jakąś korzyść ze względu na Chrystusa, uznałem za stratę. Więcej, w świetle doniosłości poznania Jezusa Chrystusa, mojego Pana, nic się dla mnie nie liczy. Dla Niego straciłem wszystko i wszystko uznaję za gnój, żeby tylko zyskać Chrystusa. Odnaleźć się w Nim nie dzięki mojej sprawiedliwości mierzonej normą prawa, lecz tej, która pochodzi z zawierzenia Chrystusowi i ma swoje źródło w Bogu dzięki sprawiedliwości opartej na wierze. Chcę Go bowiem poznać, doświadczyć mocy Jego zmartwychwstania i mieć udział w Jego cierpieniach, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tak czy inaczej dostąpić zmartwychwstania. Ten dłuższy fragment, myślę, że bardzo jasno mówi tutaj o fundamencie chrześcijańskiego życia. O tym, na czym chrześcijańskie życie musi się oprzeć tylko. Na niczym innym nie może. Apostoł Paweł mówi dalej w 12 rozdziale, nie jestem doskonały, ale zmierzam, zdążam. To jest mój cel życia, aby do tego zdążać. I jak już czytaliśmy wcześniej, w 17 rozdziale mówi, bracia, naśladujcie mnie. W tym właśnie, o czym do was mówiłem, tak chciałby apostoł Paweł dołożyć do tego. A więc mówi o absolutnym fundamencie życia chrześcijańskiego, już to wyjaśnię tak bardzo jasno, którym jest jedynie Chrystus, jedynie Jego dzieło, jedynie to, czego On dokonał. Absolutnym fundamentem życia chrześcijańskiego. Mówi o tym, że on mógłby ten fundament założyć na wielu rzeczach. Na swoim pochodzeniu, na swoich osiągnięciach, które by mógł wyliczać godzinami, na swojej religijnej sprawiedliwości, że czyni to i to i to. Mógłby ten fundament założyć na przynależności, ale tego nie czyni. Zrozumiał, że wobec doniosłości, jaką jest poznanie Chrystusa, Jezusa, tylko nic się nie liczy. Nic się nie liczy. Wszystko, jak powiada to tłumaczenie, jest tu oddane bardzo, bardzo tak, myślę, że wyraźnie, dobitnie, ale też oryginalnie. Wszystko uznaje za odrzut, za gnój. A wszyscy wiemy, co to jest. Tym nie warto się zajmować. To jest coś, na co nawet nie warto patrzeć. A więc apostoł Paweł mówi o fundamencie chrześcijańskiego życia. Mówi o tym, że jeśli kogoś można nazwać obrzezanym, a mówi o religijności, o duchowości, o byciu zaakceptowanym przez Boga, to jedynie przez Chrystusa. To jedynie na tym fundamencie. Mowa jest o tym, iż fundamentem wszystkiego musi być Chrystus. Nic nie da pochodzenie. I tu chciałbym się na chwilkę zatrzymać. Ponieważ wielu, wielu ludzi myślę, że popełnia pewien błąd. Jeśli w rodzinie, w której żyję, jest 50 pastorów, albo kaznodziejów, czy usługujących, albo w tej najbliższej rodzinie ktoś jest usługującym, pastorem, czy kim tam jeszcze można wymienić. Czasem taki człowiek jakby, jego fundamentem staje się to, że jest takiego pochodzenia. Że jest z domu wierzącego. Że ma w domu taki obłok, można powiedzieć, wierzących. Apostoł Paweł mówi, nie tak ma być. Ja bym mógł naprawdę wiele mówić, jakby apostoł Paweł, o tym, jakie jest moje pochodzenie, u jakich stóp się uczyłem, kto był moim duchowym ojcem. Mógłbym wiele o tym mówić, kogo mam w rodzinie, kto jest wierzącym i kto ile osiągnął, ale fundamentem mojego życia musi być Chrystus. Tylko. Wszystko inne może być przyjemnym, błogosławionym dodatkiem, ale nie fundamentem budowli mojego życia.
nie fundamentem budowli życia duchowego, które ja prowadzę. A więc chciałbym powiedzieć, że wobec fundamentu chrześcijańskiego życia, to czy od pokoleń twoja rodzina jest wierząca, czy jesteś pierwszy wierzący w rodzinie, nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia. Ma to inne znaczenie, błogosławione znaczenie, ale nie wobec fundamentu. Nie wobec fundamentu, którym musisz żyć. Kiedyś mówiłem o tym, że Biblia w ostatnich czasach akcentuje bardzo wyraźnie, albo kładzie bardzo wyraźnie nacisk. I ci, którzy badają Biblię pod tym kątem, wiedzą, że Biblia niesamowicie kładzie nacisk na pojedynczego człowieka. Czytamy o to, abyśmy baczyli na nasze serce, abyśmy prali nasze szaty, abyśmy mieli wiarę, my. Więc kiedy czytamy o ostatnich czasach, tak wiele akcentu już nie jest na taki globalizm, uniwersalizm, ale na pojedynczego człowieka. Pytałem się nieraz, dlaczego tak jest? Dlatego, że jako pojedynczy człowiek staniemy przed Panem. To nie będzie tak, że oto Pan wyciągnie zwój i powie: zapraszam zbór Betel teraz. I teraz ci, którzy pokładają ufność w tym, że są z tego zboru, albo pod przykryciem takich usługujących, albo mają takich duchownych, albo takiego pastora, takich starszych, już nie chcę dalej wymieniać, taki człowiek się nie odnajdzie. Bo oto Bóg osobiście każdego zaprosi i osobiście z każdym będzie rozmawiał. Nikt, tak jak już powiadałem, nie będzie mógł powiedzieć, słuchając świadectwa w niebie jakiejś siostry czy brata, nikt nie będzie mógł powiedzieć, mnie się też to przydarzyło. Będzie musiał sam rozmawiać z Bogiem. Nikt nie będzie mógł powiedzieć, ja do takiego kościoła, do takiego zboru, o takiej historii, takich wyczynach czy osiągnięciach należałem, nikt. Dla Boga to nie będzie miało znaczenia. Będziesz się liczył ty. Ty i twój fundament. Kochani, to jest, myślę, że bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, gdzie jest ten fundament. Apostoł Paweł mówi wyraźnie, taki jest wzór. Fundamentem życia każdego chrześcijanina musi być Chrystus. Tylko Chrystus. Fundamentem nie może być więc wzniosłe pochodzenie. Jeśli zachwyt w twoim życiu i wartość w twoim sercu ma tylko ten fakt, że masz wzniosłe pochodzenie. Mam nadzieję, że nikt mnie nie ukamienuje za to, co powiem. Jeśli wartość i znaczenie i zachwyt w twoim życiu ma tylko ten fakt, że pochodzisz z takiego domu, z takiej rodziny, tylko, powtarzam tylko, to może się okazać, że po szyję tkwisz w tym, o czym apostoł Paweł powiedział, aby odrzucić. W śmietnisku i w gnojówce. I najgorszym w tym wszystkim jest to, że człowiek żyjący z takim fundamentem jeszcze może się tym szczycić. Co w oczach ludzi przecież, co w oczach Bożych jest przecież niedorzeczne. A więc możesz pochodzić z domu rodziny wierzącej, ale nic ci to nie da, jeśli sam w swoim życiu nie zadbasz o fundament Chrystusa. Mówię tu szczególnie o tym, ponieważ wiele, wiele się słyszy o tym, że właśnie rodziny ludzi usługujących, czy młodzież, czy dzieci mają z tym problem. Jakby podszywają się pod rodziców. Myślą, że będą ciągnięci przez rodziców aż do nieba. Każdy z nas, kochani młodzi, ja, każdy z nas musi zadbać o swój własny fundament. O to, aby jego wiara była przed Bogiem, jego wiara była przed Bogiem. Jego fundament Chrystusa objawił się przed Bogiem. To jest bardzo istotne. Nic nie pomogą nam osiągnięcia, powiada apostoł Paweł. Gdybym miał mówić o osiągnięciach, mógłbym mówić wiele, tak by apostoł Paweł powiedział. Ale wobec doniosłości, jakim jest poznanie Chrystusa, uważam to wszystko za śmiecie. Ludzie, którzy przyszli do Pana Jezusa, mówią: Panie, demony wyganialiśmy, czyniliśmy cuda, Panie. On wówczas powiedział: nie osiągnięcia mnie interesują.
ale twój fundament. Nie znam was, bo nigdy nie stałem się fundamentem twojego życia. Może i czyniłeś wielkie rzeczy, ale gdzie w tym wszystkim byłem ja? Gdzie w tym wszystkim byłem uwielbiony ja, Boży Syn, Jezus Chrystus? Możesz czynić wiele, ale jeśli uwielbiony nie będzie Jezus Chrystus, to nic nie da. To nic nie da. A więc jeśli szczycisz się wszystkim innym niż Chrystusem Jezusem tylko, to tak jak już powiedziałem, może okazać się, że po szyję tkwisz w czymś, o czym nie chcę już może więcej mówić. Kochani, budowla życia naszego musi być położona na fundamencie Chrystusa. Wszystkie elementy czy dodatki mogą być piękną budowlą. Piękną budowlą. Ale sama budowla nie może stać na gnojówce, bo w całym domu będzie śmierdzieć. Nie może tak być. Kiedyś ktoś, tak rozmyślałem i tak ktoś kiedyś poddał mi taką myśl, bo rozmyślałem o tym, jak szybko to, o czym Paweł mówi, że jest śmietniskiem czy gnojowiskiem, jak szybko przed obliczem Boga zostanie spalone. Ktoś kiedyś powiedział, że tak tylko bełknie, tak tylko się zapali. Tak jest. Apostoł Piotr mówi, że budowla zostanie spalona, przyjdzie ogień i okaże się fundament. Okaże się fundament naszego życia. Rozważ, co mówię. Jeżeli budowla życia chrześcijańskiego stoi na fundamencie Chrystusa, tylko Chrystusa, a więc wszystko to Chrystus w twoim życiu, tak cenne jest dla ciebie poznanie Chrystusa, to choćby budowla twojego życia składała się z najsłabszych elementów, najbardziej lichej wiary, najsłabszej wiary, najmniejszych osiągnięć duchowych czy czynów, o najmniejszym znaczeniu w oczach ludzkich, to cała budowla ma wartość fundamentu. A fundamentem jest Chrystus. Nawet jeśli ta budowla została zbudowana i z słabiutkich elementów się składa, to fundamentem zawsze zostanie Chrystus. Ale jeśli będzie odwrotnie, nawet jeśli budowla składa się z pięknych osiągnięć, a brak w tym fundamentu Chrystusa, to wnet się zawali i nie będzie ratunku. Kochani, jeśli ktoś, i to już jest znaczenie tego, o czym apostoł Paweł mówi, zadajmy sobie pytanie. Jeśli ktoś zacznie nas wobec tego, o czym mówiliśmy, naśladować. Apostoł Paweł mówi, bądźcie moimi naśladowcami i bierzcie przykład z osób tak postępujących według wzoru. Ale odwróćmy to tak, aby zadziałało w nas. Jeśli ktoś podejmie wyzwanie i powie, ja chcę naśladować, załóżmy, Damiana albo kogoś innego i postanawiam, że będę krok w krok za nim szedł. I to pytanie rozcina moje serce. I stawiam je pod ścianą, ponieważ muszę sobie zadać pytanie, czy to, że ktoś postanowi mnie naśladować, czy wyjdzie mu to na dobre? Czy będzie widział wzór, o którym apostoł Paweł mówi? Czy zobaczy człowieka, którego jedyną wartością jest Chrystus, którego fundamentem budowli jest Chrystus? Tylko powinno to także i w naszych sercach teraz zadziałać. To pytanie. Zadaj sobie to pytanie. Zadajmy sobie to pytanie. Czy jeśli pozwolilibyśmy komuś nas naśladować, czy zobaczy Chrystusa? Czy będzie bliżej Boga? Czy raczej się zgorszy? Musi nas to dzisiaj przeciąć i dotknąć. Kochani, źródłem wszystkiego musi się stać Chrystus. Jeśli planujesz wycieczkę do nieba, a twoim fundamentem nigdy nie stał się Chrystus, to w drzwiach nieba usłyszysz, nie pasujesz tu. Dlaczego? Zapytasz może. Dlatego, że za tymi drzwiami, źródłem całego życia, fundamentem wszystkiego, co istnieje, lampą, która oświeca całe niebo, jest Chrystus. I jeśli nie masz tego tutaj za życia, w drzwiach zostaniesz wypchnięty, odepchnięty. Kochani, tak, taka jest istota nieba. Jeszcze wczoraj czytałem objawienie Jana i czytam o tej pięknej lampie, która rozświetla całe niebo, którą jest baranek. Baranek.
A więc musi Chrystus być naszym fundamentem. W przededniu przyjścia Pańskiego dokopmy się do fundamentu naszego życia. Sprawdźmy, czy tym fundamentem jest Chrystus. Czy na pewno tak jest? Czy nasze oczy niezamdlone zostały czymś dodatkiem, innym? Wobec tych dodatków Chrystus stał się dodatkiem może. Może Pan Jezus gdzieś tam jest na uboczu w Twoim życiu. Sprawdź, czy potrafisz dzisiaj utracić wszystko, aby zyskać Chrystusa. Czy gotów jesteś utracić, poświęcić, ponieść stratę, cierpienie tylko dlatego, aby zyskać Chrystusa? Kochani, Duch mówi do zboru i myślę, że to powinno rozbrzmieć w naszych sercach. Ja, kiedy rozważałem nad tym fragmentem, Duch Święty wyraźnie mi mówił. I wierzę, że ktoś, kto to usłyszy, nie mówię, że tak jest wszędzie, ale może to musi dzisiaj przeciąć Twoje serce. Lud ten czci mnie ustami, ale serce dalekie jest od Boga. Sprawdź, poddaj to dzisiaj pod test. Jeśli to jest słowo Boga do Ciebie, poddaj to pod test. Czy tak nie jest w Twoim życiu? Czy fundament Chrystusa jest Twoim fundamentem? Czy fundament Twojego życia to Chrystus? Idźmy dalej, ponieważ Biblia mówi o tym, jak mamy żyć, ale też mówi o tym, jak nie mamy żyć. Jak nie mamy funkcjonować. Od 18 wiersza czytamy, ja to z ewangelicznego przekładu czytam. Zachowanie wielu przywodzi na myśl wrogów krzyża Chrystusowego. I pozwolę sobie na tym jednym fragmencie, na tym wersecie postawić tezę, iż zachowanie, jakie mamy, nasze postępowanie, nasze czyny świadczą o tym, jaki jest nasz stosunek do dzieła krzyża Jezusa Chrystusa. O tym mówi ten werset. To nie jest interpretacja. To jest tylko ubranie w inne zdanie, bardziej jaśniejsze tego, co apostoł Paweł powiedział. A więc jeśli zachowanie innych, czyny, postępowanie przywodzi na myśl wrogów krzyża Jezusa Chrystusa, to jestem świadom, że istnieje takie zachowanie, które stawia sprawę bardzo jasno, że krzyż Jezusa Chrystusa dla człowieka stał się największą wartością, największym dziełem, dziełem, na którym postawił całe swoje życie, całą ufność w Bogu, całą swoją wiarę położył na dziele krzyża Jezusa Chrystusa. Myślę, że apostoł właśnie o tym mówi. Zastanówmy się więc teraz, bo nie można Biblię czytać jakby z dalsza, z trzeciej osoby. Zastanówmy się teraz, co ten fragment mówi do nas. Jak my się zachowujemy? Czy nasze zachowanie, czy moje postępowanie świadczy o tym, że krzyż stał się największą wartością? Że dzieło Jezusa stało się największą wartością? Że ono wyznacza bieg wszystkim innym wydarzeniom w moim życiu? Ja sobie to pytanie zadaję. I myślę, że kto jest odważny, a kto siedzi na tej sali, też sobie to pytanie zada. Czy moje zachowanie, postępowanie wyraża wartość Chrystusa w moim życiu? Jaką wartość więc ma to dzieło w nas? Czy istnieje jakaś wartościowsza rzecz? Gdybym moją największą wartością był samochód, wszyscy by o tym wiedzieli. Wszyscy by o tym słyszeli. Moje czyny by o tym świadczyły, bo zamiast przyjść w niedzielę do zboru, myłbym auto. Albo jeszcze inne rzeczy. A więc jeśli moją wartością, największą wartością byłoby coś innego, wiedzielibyście o tym. Ale jeśli moją największą wartością jest Chrystus, Panie, pomóż, abyście też wszyscy o tym wiedzieli. Panie, spraw, aby każdy to wiedział. I to odnosi się do nas wszystkich. Jest tu podanych kilka wyrażeń, na które zwrócimy bardzo szczególną uwagę. Czytamy, ich Bogiem jest brzuch. Ich Bogiem jest brzuch. I kiedy zastanowimy się nad tym, co brzuch oznacza, co reprezentuje, co symbolizuje, myślę, że nie odkryję wielkiej tajemnicy, jeśli powiem, że brzuch to jest najbardziej samolubny narząd czy organ w życiu człowieka. Jest gotowy tylko brać, tylko przyjmować, tylko to, co najlepsze. To jest brzuch.
Tego brzuch oczekuje. Tylko brać, brać, brać. Jeśli miałby coś z powrotem dać, o, obrzydliwość. Obrzydliwość. A więc nie jest zainteresowany tym, aby coś z powrotem oddać. Także zauważmy, co to jest brzuch. Ich Bogiem brzuch. Jeżeli mam mówić dalej, to z pewnością wokół brzucha zbudowałbym takie oto epitety, albo takie oto słowa, określenia. Egoizm, egocentryzm, pycha. Ludzie będą samolubni, czytamy w ostatnich czasach, tak? Ludzie będą samolubni. Chciałbym o czymś powiedzieć, co staje się takim bardzo jasnym sygnałem dla mnie. Młodzi ludzie wiedzą, co to jest selfie. My wiemy, co to jest selfie. Może troszkę starsi też wiedzą, co to jest selfie, bo o tym jest bardzo głośno teraz. Selfie to jest coś takiego, że człowiek robi sobie zdjęcie, sam sobie, ale nie pozostaje to tylko zdjęciem. Nabiera to kształtu i charakteru i ma sens tylko wtedy, jeśli pochwalisz się tym całemu światu. A więc co ludzie czynią? Co ludzie czynią? Chwalą się swoim ciałem, swoimi osiągnięciami, swoją muskulaturą, swoim ubiorem, są zakochani w sobie, samolubni. Chcą tylko pokazać siebie. Jeśli otworzysz na chwilkę jakiś internet pod tym kątem, będziesz przerażony. Ja kiedyś, ponieważ tworzyłem prezentację na temat czasów ostatecznych i tym tematem chciałem ten punkt zaznaczyć. Kiedy chciałem jakieś zdjęcie wybrać, musiałem uciekać sprzed komputera, bo bym zabrnął za daleko. To już nie jest coś normalnego. Myślę, że od 2 lat widzimy ten fenomen tego, o czym apostoł Paweł mówi. Ludzie będą pyszni, zadumani w sobie, chełpliwi, nadęci, chcący pokazać siebie. Co robi młody człowiek, kiedy wstawi zdjęcie? Godziny spędza w internecie i czeka, kto je pochwali, zaakceptuje, polubi, a jeśli ktoś tego nie zrobi, to ma zrujnowany dzień. Na tym pokłada całą swoją nadzieję. Czy ktoś widzi moje piękno? Czy ktoś widzi i doceni mnie? Kochani, ja wiem, że to może budzić dzisiaj wiele radosnych i śmiesznych reakcji, ale to jest poważna sprawa. Zastanów się, gdzie jest pokora. Popatrz na świat i spytaj się tego świata, gdzie jest pokora. Który człowiek potrafi wyjść na małą czantorię i nie zrobić sobie zdjęcia, żeby nie pochwalić się zaszczytnym osiągnięciem? Jak mało ludzi. Wszyscy robią zdjęcia i żeby tylko ktoś zobaczył i zafascynował się tym, co ja zrobiłem. A więc apostoł Paweł miał rację. Ludzie będą chełpliwi. I to jest brzuch. I to jest ten brzuch, który chce jakby eksponować siebie. Skupianie się na zaspokajaniu swoich potrzeb. Tylko swoich potrzeb. Tylko ciągle brać. Tylko to, co jest moją troską. To jest brzuch. Ja myślę, że apostoł Paweł, ja podejrzewam, że miał też na myśli wiele takich bardzo precyzyjnych rzeczy. Ale zauważmy, jak bardzo to pasuje do ogólnie pojętego egocentryzmu, egoizmu. Na pewno mówił o tym, że wielu ludzi oddało się obżarstwu, hulaszczemu stylowi życia. Więc tak żyją, tak hulają, można powiedzieć, pozwalają sobie na wszystko. To też jest brzuch. Ale chciałbym też tutaj zwrócić uwagę na jedną rzecz. Ponieważ możemy mówić o ludziach ze świata, zechciejmy zadać sobie pytanie, czy czynimy takie w życiu praktyki duchowe, które pozwalają nam samym udowodnić sobie, że nie brzuch nami kieruje? Zadaj sobie pytanie, kiedy ostatni raz pościłeś? Ja wiem, że nie jest to rozwiązanie problemu, o którym dzisiaj mówię, ale myślę, że to też coś oznacza, że to nie brzuch nam kieruje i potrafię go ujarzmić dla celów duchowych. Że potrafię powziąć takie postanowienie, poświęcić się. Kiedy ostatni raz udowodniłeś w sobie, że nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych? Myślę, że powinniśmy podjąć tego typu praktyki, aby utrzymywać się w tej właściwej pobożności.
Ich chwałą własne pohańbienie, czytamy dalej. Pohańbienie w Biblii to zwykle sfera intymna. Zwykle sfera seksualna. Zwykle to są sfery nieczystości seksualnej. Czytamy o tym, że Amon zhańbił Tamar, swoją siostrę. Że jakby została pohańbiona. I ona sama wyraża się w ten sposób. To były dzieci Dawida, króla Dawida. Mówi, nie zostaw mnie z moją hańbą. A więc brat współżył, zgwałcił swoją siostrę i ona była pohańbiona. Kiedy o tym mówię, stają przed moimi oczami te różne wiadomości, które do nas docierają, kiedy to już rodziny się wiążą w związki. Matka z synem, córka z ojcem, siostra z bratem, to wszystko się dzieje już w Stanach Zjednoczonych. Czasem takie wiadomości do mnie docierają. Nie mówię o małżeństwach, bo chyba to nie jest legalne, ale jakieś związki tworzą. I mówią o tym wszem i wobec. Ich chwałą staje się ich własne pohańbienie. Szczycą się tym, co jest haniebne. O tym mówi apostoł Paweł. Wiele Biblia mówi o tym, że zhańbione może być i nawet łoże małżeńskie. Czytamy o tym, żeby łoże było nieskalane, małżeńskie łoże nieskalane. Zastanówmy się nad tym, czy czasem gdzieś nie dochodzi do czegoś, co przekracza granicę. Łoże małżeńskie, list do Hebrajczyków mówi, niech będzie nieskalane. To znaczy, że może być skalane. Myślę, że to są bardzo osobiste rzeczy, ale przemyślmy to. Niech Słowo w nas pracuje. Już można tu mówić o tym, o czym mówi się bardzo, bardzo już często i długo, ale co szerzy się jak plaga. Pornografia w domach, wśród mężczyzn. Uwierz mi, że jest to hańbą. I jeśli to miłujesz, to szczycisz się tym, co haniebne. Rozważ to, o czym Biblia mówi, aby nie funkcjonowało w naszym życiu. Ale hańbą jest też utrata człowieczeństwa w Biblii. Zauważmy, że król Nabuchodonozor, kiedy stał się jak zwierz, jest napisane, albo przynajmniej z kontekstu wynika, że zhańbił się, poniósł hańbę jako król i władca, jako monarcha. Czy nie brak dzisiaj ludzi, którzy funkcjonują jak zwierzęta? Którzy stylizują się, rogi sobie dają wszczepiać, stylizują się na węża, na jakiegoś smoka, na jakąś panterę, wszczepiają wszystko, zmieniają plastycznie, aby wyglądać jak zwierzę? Utrata człowieczeństwa też jest hańbą. I oni się tym szczycą. Chwałą stało się ich własne pohańbienie. Ale nie tylko to. Chciałbym powiedzieć o tym, co dzieje się w różnych kościołach. Kiedy ludzie na czworaka, jak psy wyją, za smycze się ciągną i uważają, że to Pan działa wśród nich. Czyż nie pohańbili się w ten sposób? I chwałą staje się ich własna hańba. Ale hańbą też jest w Biblii grzech. Pochwalanie grzechu, o czym mówił apostoł Paweł, to jest hańba. I do takiego stylu życia nas nie zachęca. Mówię o tym dlatego, ponieważ to wszystko ma ogromne znaczenie w przededniu przyjścia Pańskiego. Apostoł Paweł zamyka ten cały wywód tymi najpiękniejszymi słowami, które powinny nas absolutnie dzisiaj napędzać, motywować, podnosić, zachęcać, dawać energii życiowej do tego, aby ten fundament w nas błyszczał, jest to, że my czekamy na naszą ojczyznę w niebie. Kochani, tymczasem nasza ojczyzna jest w niebie. I stamtąd oczekujemy Zbawcy, Pana Jezusa Chrystusa. On przekształci nasze upadłe ciała, nada im postać taką, jaką ma Jego ciało w chwale. Uczyni to tą mocą, którą również wszystko inne może sobie poddać. Kochani, jeśli istnieje jakakolwiek inna prawda, która potrafi dzisiaj napędzać życie chrześcijanina do tego, aby zadbać o swoją czystość, aby szukać Jego oblicza, aby przygotowywać się, to jest właśnie to, że Pan przychodzi, że On jest blisko, że On nadchodzi. Kiedy otwieramy sobie objawienie, 16 rozdział, 15 wiersz. Oto przychodzę jak złodziej. Błogosławiony ten, który czuwa
I co czyni? Pilnuje swoich szat, aby nie chodzić nago. Nagość zawsze jest symbolem grzechu. Kiedy ludzie zrozumieli, że są nadzy, Adam i Ewa, postanowili to na własną rękę przykryć. Kiedy wyszła na jaw ich nagość, a więc grzech, bo to jest symbol grzechu, postanowili to zakryć. A więc aby nie chodzić w nago i aby nie widziano, tu jest napisane sromoty Jego, a tutaj w Biblii, w ewangelicznym przykładzie, pohańbienia Jego. Pilnujmy swoich szat. Dbajmy o swe szaty. Błogosławiony ten, który pierze szaty w krwi baranka. Błogosławiony ten, który ze swoim grzechem, którego się dopuścił, biegnie do fundamentu swojego życia, do Chrystusa. Nie opiera swojej duchowości na tym, co osiągnął. A przecież wygłosiłem tyle kazań, bo przecież tyle rzeczy zrobiłem, to może nikt nie zauważy tego mojego występku. Nie. Chrystus tylko. Chrystus tylko. On jedynie ma moc. On jedynie jest fundamentem naszego życia. Tymczasem nasza ojczyzna, kochani, jest jeszcze jedna prawda, która wynika z przyjścia Pana, na którą chcę bardzo zwrócić uwagę. Czy znajdę wiarę, jak przyjdę? Z pewnością ten, kto czyta list do Filipian i te wszystkie niegodne i godne rzeczy rozważa, musi mieć wiarę. Musi mieć wiarę, aby coś z tym robić. Czy znajdę wiarę, jak przyjdę? Ostatnio mieliśmy taki ogromny przywilej i z tego miejsca bardzo serdecznie chciałbym pozdrowić wszystkich seniorów, którzy będą oglądać to nabożeństwo, ponieważ właśnie o tym chcę powiedzieć. Miałem ogromny przywilej odwiedzić nasze seniorki, siostry. I uważam, że każdy człowiek w moim wieku i mniej powinien się spotkać z takimi braćmi, siostrami. Ponieważ to, jak bardzo zbudowany ich wiarą byłem, ich oczekiwaniem na Pana, żywą wiarą, to tylko sobie dzisiaj zostawię, jak bardzo tym byłem zbudowany. I myślę sobie, Panie, miałeś rację, że nie przyszedłeś w czasach świetności naszych seniorów, bo byś spotkał wiarę. Ale dzisiaj nasze pokolenie coraz trudniej jest spotkać wiarę. Żywą, przemieniającą, jako fundament życia, wiarę. Wiarę. Tak trudno już się zbudować. Mówię o tym z całą świadomością tego, że uważam, że Pan wiedział, co mówi, o których czasach przyjdzie. Że będzie miał trudność ze znalezieniem wiary. Mówię o tym dlatego, o tym temacie, ponieważ od jakiegoś czasu, myślę, że od pół roku, dziś przeżywam coś bardzo wyjątkowego i z tą myślą was zostawię. Dzień w dzień, dzień za dniem, nigdy wcześniej tego nie przeżywałem. Dzień za dniem, często we łzach, często kładąc się do spania, ze łzami w oczach, dzień za dniem, Duch Święty mówi do mnie, przychodzę, przychodzę. Nigdy wcześniej czegoś takiego nasilenia nie przeżywałem, jak właśnie od przynajmniej pół roku. Nie potrafię o tym zapomnieć, nie potrafię bez tego pójść spać, nie potrafię. I to mi uświadamia, jak w bardzo poważnym czasie żyję. Kochani, Pan przychodzi. Pilnujmy szat swoich. Pilnujmy szat swoich. Mówię to z całą świadomością i zarówno do siebie, jak i do zboru. Bo jest to słowo do nas wszystkich. Niech Bogu, jedynemu Panu, który przychodzi i którego ujrzymy na obokach wstępującego, jak niegdyś apostołowie widzieli wstępującego. Niech Jemu będzie chwała na wieki wieków, albowiem całe niebo jaśnieje Jego światłem. Ja tam chcę być i wierzę, że wy także. Niech was wszystkich Bóg błogosławi. Cieszę się, że mogłem zwiastować tak bardzo żywe we mnie słowo i wierzę, że Pan dalej będzie w nas działał w domach, gdyż jest to słowo, które jest godne rozważania także w domach. Pochylmy się nad tym tematem i niech w nas Pan Bóg pracuje. Amen.